Halo, halo! Widzimy się w kolejnym odcinku z Ligi Legend. Dzisiaj będzie tak bardziej openingowo. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobać. Otworzymy sobie 16 orbów z wardsów. Dwa orby z klasza, jeden za pierwsze miejsce, jedno za drugie miejsce orby. Trzy skrzynki zwyczajne i kapsułę z czempionami. I trochę sobie o porozmawiamy, bo wczoraj, w sobotę i niedzielę odegrałem ze znajomymi, z przyjaciółmi z IRL tak zwanymi. I tutaj miejsce, właśnie drugie, raz drugie i raz pierwsze miejsce. więc jest mysz history, Degierki z klasze. Tutaj są wczorajsze, to gram na soporcie. No, jak trzeba, to wiecie, to się pogramy na, to się na soporcie. Tutaj topa, adikery i to nic teraz przegrałem na bocie. Fajnie był, fajnie, że ten klasz w końcu wyszedł. Bardzo mi się podobała ta jedna zmiana, że wcześniej było tak, że serwery wywalało, a teraz rozdzielili te klasze na tiery, że każdy jest w innym tierze, w zależności od poziomu waszej drużyny. Na przykład, my byliśmy, my byliśmy w tierze 1, nie? I zaczynaliśmy o 20.30. Jak na przykład ktoś był w tierze, chyba 3 czy 4, to oni już mecze zaczynali tam o 19.30, więc nie było wiecie, takiego natarcia na, na serwer cały, żeby on nie pękł w pewnym momencie. Ale tak widziałem, że były kolejki na serwer, co mnie w sumie cieszy i ciekawi bardzo. Bo dawno kolejek nie widziałem na zwykłym lolu. Więc Clash mi się wydaje, że wyszedł, wyszedł. im, to była ostatnia beta podobno. I oni mają w planach tego co czytałem, te klasze robić co tydzień albo raz, co raz w miesiącu, jeszcze się nie zdecydowali. Więc no, jak ten klasz został na stałe, to zawsze będzie coś ciekawego, nie? Jakiś tam powiedzmy mały przedsmak tego game'u, co inni grają tam w LCS-ach, Fuker i tak dalej, co napieprzają, nie? To tak możemy mieć tego przedsmak. I fajne, bo widziałem, że nagrody są w miarę ok. Otworzymy sobie, zaczniemy sobie z tych takich yy, proszy. Nie, jak to ładnie powiedzieć. Nie wiem, nie wiem, co chciałam powiedzieć. Po prostu z takich prostszych skrzynek zaczniemy. Na rozgrzewkę i potem sobie klaszy pojedziemy i potem world Orby. Jest szansa na gemstone'y, mamy osiem, więc może stworzymy sobie jakiś e, najlepszy skinek. Znaczy ten taki unikalny, tylko nie wiem który to jest jeszcze problem. Więc lecimy, nie będę już przedłużać, bo każdy tu chce zobaczyć jak on no, ma pecha. Ostatnio był cholerny, bo jak ktoś się pamięta odcinek, no jak to się sabe, to może link dam do pod tym. pech był straszny. skrzynek to już na nie liczę na dużo. No dobra, no bo trzeba, bo trzeba tak mówić, że nie liczysz na nic. Potem ci daję Mastera, którego i tak spalę. Bo tą postacią nie gram. Dobra, Clash Orb, czyli nagroda za klasza. Za miejsce drugie w brakiecie ośmiu drużyn. W 8 drużynowym brakiecie. Redka Twisted Weight. Murray Kingdoms nie zało. Chomper Logo. Że do klasza to jest, tak? Logo. Nie, tak jest te nagrody. Varus Sweet World. SKT jest Pernamentny, to jest warte zauważenia. Faker sam zszedł z nieba i dał nam rajdę. Shopkeep, czyli to też jest chyba logo do klasza. Czyli czym się różniło, że tu dostałem Pernamentny, tak? A tam nie dostałem? Czy tam też? Nie, tam nie dostałem, czyli za pierwsze miejsce dostałem Pernamentnego skina. Jakiegoś. No okej. Okay. A za drugie dostaliśmy tylko dwa szardy. Brzmi spoko. Dobra, lecimy z orbami. Jest oczywiście szanka na worki, na jakieś gemstony zwiększona, ale ja w to nie wierzę. Riot to jest, stworzył wielką propagandę, żeby nic dobrego z tego, z tego nie leciało. Ogólnie ostatni raz na ruski rok sobie wyszedłem z domu i zachorowałem znowu. Znaczy czuję, że jestem taki podchorowany. Więc nie wiem, czy też tak macie, że raz wyjdziecie z domu i od razu zachor zachor zachorujecie. Ten album jest śmieszny. Jest drogi, więc za dużo sensji pójdzie, ale mam nadzieję znaczy, na coś lepszego. No, woreczek lubimy zobaczyć i herziker warus. Dobra, na razie jest bardzo okej. Okay. Worki są kozak. Wiesz że są te, te... kiedyś worki powinna, żeby z samego można było masę polecieć. Program Sandro, ją posiadam, ale drogie skiny co? A to mogą drogie tylko wylecieć? Random że nie że to może wszystko polecieć. Ale na razie lecą ładne, to diana jest bardzo ładna ta no nowa wyleci, jest bardzo ładna. Lipper Hecarim. Fajny skinek też, ale i tani. Handy mi Fortune i Gemstone pierwszy. Nie wiem, czyli pięć worków i ten pewnie jest lepszy niż ten ostatni. W końcu... O Boże, ten stary Garem brzydki. Właśnie to... Te czesty są fajne, bo to jest, to jest hazard, to to mówimy się mimo wszystko, ale w LoLu to tak nie działa, bo jest za dużo starych skinów takich, które Riot już wiecie zostawi i ma na nie wywalone. To jest problem niestety tego, tej losowości. A fakt, że leci coś fajnego to, to jest kozak, ale jak właśnie lecą takie skiny... No dobra, God King Darius jest fajnym skinem. Ej, a mamy Garena, God, God Kinga też już, nie? To całą rodzinę stworzymy, ja go stworzę, bo na Westie na mam, otwieram na, na, na mam tego Dunk Mastera. Więc tu można stworzyć tego Dariusza. Już będzie do, do, nagrania. O, ten skin mi się bardzo podoba i jest tani. Chyba go mam też, nie jestem pewny. Noxus popi, no właśnie takie stare skiny za 2 RP. O, Aegirakan jest bardzo fajny. Nunu William Bot. Ej, ten skin jest mega kolecki, on ma ten taki śmiech, nie? Szkoda, że Nunu jest taką kupską teraz postacią Zyrka. Z w ogóle skin do Zyry, który przyszedł razem z. Nie, nie wyszedł chyba razem z nią. Nie, nie wyszedł, ten infernal wszedł razem z nią, to na halo mi dostała tego skina. Pomyliłem się. Ten taki sona, Cycochy na koniec. No jest worek, nie? Więc nie ma co narzekać. Potem się przejdziemy i będziemy wszystko pyłować i tworzyć. Zobaczymy, zobaczmy ten worek. To mi się podoba ta liczba tutaj 5. Mi się bardzo podoba. Blood Moon to na pewno zrobimy. Popka. To mi jakieś... O kur, Dobra, no i to jest to, co wam wiem. Wleci Worek i nie wyleci worek. Jaka jest cholerna różnica między tym? Tylko, że są wszystko te. Mm, szardy. ale Azika na pewno robimy. Te drogi z Kim porobił. Dobra, tego Darka mam. Czy są jakieś super taniości do relowania? Nie chcę za dużo relować, ale te takie tanie na pewno wam poruluje, bo wy lubicie. O, tu już widzę, że jest Galio za 500, którego mam nawet. Um, Rolling to random skin. Te 500ki mogę na pewno do rerola włożyć i kasadina. W ogóle mam te tanie skiny, to jest też ciekawe. To tylko świadczy o tym, jak to konto jest stare. Daj coś fajnego dla widzów. O Boże, tego dało. On mi przypomina tego z tej historii, tego. Nie pamiętam jak się nazywa, tego głównego, tą główną pacynkę taką. A że jest śmieszny, bo jak chodzi w że to on tak chodzi, ten Gangplank. Więc e, jeśli chodzi o skin, to jest stary, a jest dobry. Nie wiem, nie pamiętam, czy on dostał dobry model jakiś. Mam jeszcze jakieś tanie skiny? Za 520? Mogę na 750, no, O, się tu znalazł, Garen. Może coś się jeszcze znajdzie. No bardzo, to była fajna seria tych skinów, te takie, właśnie takie no Były tanie i fajnie w grze wyglądało. Ale fakt, że nie miały zmienionych animacji żadnych. Jest tu jeszcze jakieś za 520, to mi swój, nie jest za 900? 750 włożyć jakieś, będzie wywalone? Dobra, jeszcze jeden roller, bo, bo ja wiem, że lubicie. No, to za 850. Nie, już tak się trochę mniej opłaca rolować, ale zobaczmy. Nami z cycokami. No droga jest, więc foko, ale nie wiem, tak nami gram, że hej. Dobra, co palimy? Ciebie palimy na pewno. Coś, coś stworzymy. Mogłoby mi jeszcze porolować, ale nie. Popkę mam tutaj, fajny skin do popki, więc na pewno nie. Kurde, ale ten gemstone nie wyleciał drugi, to mnie trochę martwi. Mamy 9 teraz. Ja chyba można dokupić jakoś, ale nie wiem czy chcę. mi Fortune z cycokami. disenchanta. Eko do Eko mam chyba cztery skiny na tym koncie. Tego Karima bym sobie zostawił. Tego wolibera mogę. Chociaż... Mówię mogę, bo mówił mu tyle skinów. Do Xinzała ten skin jest fajny do Xinzaa, więc go zostawmy. Do Kog'Maw'a mam tego episkiego tutaj, nie? Czy to na wejście? już też nie pamiętam? A się trzeba będzie to właśnie pobawić. Ccochy z Sony niestety wyrzucimy. A ładna jest ta czerwona włosa. I w ogóle nie gram, ufmy się, nigdy nie będę grać. Już mam 2000 punktów, to już mi stać na jednego tego. Pytanie, co robimy? No ja lubię Zrala, nie, mam na tym koncie fire, ale tego bym też dzieł i nagrał. Bo no to jest w miarę nowy skin, więc skin w miarę nowy się fajny. Do Syry mam od Fakera skina, to mogę wywalić. Do Warusa też mam tutaj trzy skiny, więc wywalę po prostu tego Varusa. Mastera też bym mógł zrobić. ruszam na pewno zrobię i wam go nagram. No, darusza zrobię. Mógłbym zobaczyć, jakie mam skiny, jakich nie mam, ale nie chcę bym się jeszcze zajmować. Dariusza sobie nagramy. Na pewno jest real, a myślę, że jeszcze na ten moment. Myślę, niestety misia muszę wyrzucić. Kurde, jeszcze tego tak mastera będę chciał robić. Też bym go wam nagrać, ale no nie umówmy się, nie wywalaj. Niech się wszyscy mini masterza wkurzają teraz. Tą Lissandrę mam, nie? Nie, na no, właściwie mam. Tutaj mam tą kowę Lissandrę, więc nie potrzebuję tej programowej. Jest ta ładna Diana. Do Diany też mam dwa skiny. No nie, jestem zróbmy no. Jak ja mówiłem, że nie, nie lubię mieć szafy do jakiejś postaci, to do Ezraela akurat szafa jeszcze przeżyję, że będę mieć tysiąc skinów. i no, zgramy sobie tego Ezraela, bo jest spoko. Fajnie ma takie dźwięki, takie darcie ryje ma. To szykam sobie jeszcze zrobił, ten Blood Moon jest fajny. No lubota. No, nie może zbufuję tego nuru. Na kana sobie chyba zostawię. Nic, nie będę was już męczyć. Ja sobie tutaj jeszcze podnieść, zresztą Szkoda, że nie siadły te, te Gemstone, dwa, ale i tak coś siadło, nie? Z tego się trzeba cieszyć. Ja wywaliłem pieniądze, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Yy... I co? Ikonki dostałem. Co to jest za ikonka? Za w tym turnamencie, tak? Beta Winner. Panie, mogę to spalić za punkty? Mogę to spalić, po co mi się tej ikonki zbierać? Za mało mam tych ikonek. Zbieram przez 7 lat, na pewno mi nie starczy. Mam nadzieję, że niech się podobał. Dajcie znać, czy nagrać Dariusza, czy nagrać z Reala. I że sobie, sobie możemy pójść na kolekcję i zobaczyć skiny, które ostatnio otrzymaliśmy. Czyli to jest 5 skinów. No dwa drogie, nie? I trochę tam sensy jeszcze jest i coś jest do zakupu. Może być, może być. A ja mam tego Karima, tak? Ja no nie wiedziałem. Patrzcie, sobie, ja będę skinów do Ezrela. Piszmy sobie Ezreal, bo jestem ciekawy ile on skinów do Ezrela. Cóż, mogę nagrać taki odcinek z mojej szafy całej, nie? 6. No to jest 6 skinów do Ezra. To Zobaczmy sobie jeszcze, jak ktoś chce znaleźć starszy skin, mój, jaki jest. Mogę to podać? szukać jakoś? Tak. Aquari 2019-2012, no tak, to każdy na start wtedy robił, bo to były darmowe skiny. Pierwszym skin był Riot Graves. I karma wtedy reworka dostawała. Ja możliwe, że to mi nie wszystkich skinów nie pamięta, wiecie dlaczego? Bo ja opuszczałem serwer, jak to konto robiłem. Ja zacząłem te, zrobiłem te konto na oście, te konto co teraz mam na liście. I potem się przeniosłem, pamiętam. Więc może wszystkich nie pamiętać. Bo 2012 to jest wcześnie trochę. Nie wiem, albo mi się coś może popieprzyło. Uder. Kodarze martwy. Nic, może nagram taki odcinek, jak chcecie, bo trochę tych skinów się nazbierało. Znaczy nie wiem, jest jakoś super dużo, ale trochę ich jest, nie? Taką to ma ile 7 lat? 6, 7, coś takiego. Szkoda, że tego w nie siadł, sobie sobie kupił coś ciekawego. No ale nic. No, zapraszam na kolejne odcinki. Dajcie znać, czy się opening podobał. Ja się i dekurować, jakąś herbatkę sobie zrobię. I może jak mi głos wróci, to nagram coś więcej. Przepraszam za, za dźwięki i się żegnam popatki.